Witam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście w miarę przygotowani na ten odcinek. Jeśli jesteście w domu, to przykryjcie się kołdrą, zasłońcie rolety, przygotujcie sobie coś ciepłego do picia i jedzenia, bo dziś sobie troszeczkę poteoryzujemy. Osoby, które oglądają ten odcinek na przerwie w pracy, to no to życzę smacznej kawusi i udanego dnia w robocie, by wszystko się tam w miarę poukładało. I tyle, nic więcej nie mam do dodania, tak więc mam nadzieję, że macie ciepełko w te mroźne dni, które nas atakują. I tyle, cóż, ja już nie przedłużam i jedziemy z tym koksem. Dziś zadam wam dwa pytania i oczekuję na odpowiedź w sekcji komentarzy. Co by było, gdyby powstał drugi sezon Wariackiego Wyścigu? Czy oglądalibyście, czy nie? I drugie, kogo byście chcieli zobaczyć w rywalizacji? I zanim ktokolwiek napisze mi, że ale pomidor, przecież on nie powstanie ten sezon, bla bla bla. Przecież twórcy sami powiedzieli, że nie chcą tego dalej ciągnąć, bla bla bla. Były kiedyś plany na drugi sezon, ale ich tak czy siak nie będzie, ponieważ oni się wycofali z tego, bla bla. To po raz kolejny powtórzę, iż jest to tylko taka wyobraźnia. Na zasadzie, co by było, gdyby powstał. A więc zatem otwórzmy bramę do tej fikcyjnej rzeczywistości. Zapnijcie pasy, przygotujcie sobie coś do picia i do jedzenia i ruszamy. Ja przedstawię wam teraz teamy, które z chęcią zobaczyłbym w takowym drugim sezonie Wariackiego Wyścigu, wymyślonego przeze mnie. A więc, Katie i Sadie. Tak wiem, grubo się dzieje. Czyżby tutaj hipokryzja wchodziła? Kurde. Tak. Dlaczego? Ano dlatego, że mimo iż są to postacie słabe, które w mojej opinii nie nadają się na totalną porażkę, o czym zresztą już nawet był film kiedyś, to tutaj chciałbym zobaczyć, jak wypadają albo na początku, albo jako drugie, żeby zostawić już tego biednego, pożal się Boże, czarodzieja, który non-stop jest kopany w cztery literki. A no już widelec, może twórcy by na nowo napisali te postacie i byłyby troszkę, no nie wiem, mądrzejsze niż wcześniej. No wiecie, są w totalnej porażce postacie, które były w miarę ogarnięte, a Wariacki sezon troszeczkę, no tak troszeczkę zmienił te postacie na takie trochę turbo głupie, ale paluszkiem nie będę wskazywał, o kogo chodzi, bo ci, co oglądali Wariacki Wyścig, będą wiedzieli, o kogo tutaj chodzi. A więc dalej. Bridget oraz, no właśnie, kto? Kto mógłby być partnerem lub partnerką Bridget? Otóż, tutaj nie jestem w stanie powiedzieć wam, kogo bym dokładnie chciał, bo nawet w zamyśle nie mam pomysłu na imię tej postaci, ale w każdym razie mogłaby być to damska postać, jakaś, nie wiem, najlepsza kumpela, najlepsza przyjaciółka Bridget, która mogłaby się również interesować surfingiem. Taka, wiecie, damska odmiana teamu Brody i Jeff. Tylko proszę, aby nie była ona jakoś turbo głupia. Już wystarczy, że Jeffa ogłupili w Wariackim Wyścigu. Nie chcemy mieć turbo głupiej Bridget albo turbo głupiej jakiejś tam jej przyjaciółki. Proszę, nie róbcie tego. Ale tak jak mówię, tutaj opis byłby bardzo podobny do surferów, tylko w wersji damskiej. No i też to, że kurczę, fajnie byłoby zobaczyć Bridget na trochę więcej niż typowe 5 minut. W sensie fajnie byłoby, gdyby ona się pojawiła, wiadomo, no, na troszkę dłużej na ekranie niż standardowe 5 minut i potem by dostała kopala w dupala w trzecim odcinku albo w czwartym i by już jej nie było. Wiadomo, o co chodzi. Wydaje mi się, że poradziłaby sobie całkiem dobrze. Skoro Jeff i Brody potrafili, to ona też mogłaby sobie poradzić, chociaż często patrząc na odcinki, to mam wrażenie, że Brody i Jeff w niektórych, nie mówię, że we wszystkich konkurencjach, poradzili sobie na przysłowiowym farcie. Ale tutaj Bridget wydaje mi się, że w wielu konkurencjach, tak jak miałem porównywać sobie pierwszy sezon Wariackiego Wyścigu, to mogłaby sobie bezproblemowo poradzić. Tak przynajmniej mi się wydaje, że dałaby sobie bezproblemowo radę w wielu konkurencjach, jak tak patrzyłem na pierwszy sezon Wariackiego Wyścigu. Ale no nie wiem. W każdym razie jest na pewno bardziej wysportowana niż Jeff i Brody, tak więc możemy iść dalej. Harold oraz Cameron. Tutaj team Mondrali, coś jak Elodie i Mary. Tyle, że w tym wypadku to jest wręcz idealny team, bo tutaj mogliby z tego coś ciekawego zrobić. W szczególności, że obaj panowie są mądrzy i mówię to bez cienia jakiejkolwiek ironii. Mogliby sobie poradzić w pewnych zadaniach bezproblemowo. Tak przynajmniej mi się wydaje, patrząc na przykład na budowanie zamku z piasku. Nie wiem jak w konkurencjach sportowych, bo tutaj mogłoby być trochę ciężej. Ale no nie wiem, zamek z piasku,
jakieś takie właśnie orientalne potrawy, dostanie się serem do Londynu, żeby przekroczyć linię mety. No generalnie jest wiele wyzwań, w których ja bym osobiście ich widział i mogłoby to się w mojej opinii ciekawie oglądać. Szczególnie, że obaj panowie pod względem zainteresowań są do siebie bardzo podobni. Idziemy dalej. Alejandro i José. Ach, bracia Al. Jak ja ich nienawidzę. Nie, serio, to taki żarcik był w sumie. Dwaj dżentelmeni, którzy mogliby na potrzebę wyścigu połączyć siłę i wyeliminować sporą część uczestników. No, oni by mogli narobić troszeczkę dymu, tak przynajmniej mi się wydaje. Szczególnie jakbyśmy mieli postawić Alejandro i José kontra łyżwiarze, to już byłyby zadymy totalne. To byłyby takie zadymy, że łodziacie panie, kurde, popcorn, jakieś pićko i możemy sobie oglądać, co nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, że to byłoby coś ciekawego do oglądania. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam, że to byłoby całkiem świetne do oglądania. No i ostatni team, dosyć kontrowersyjny team, Justin i Anna Maria. Tutaj bardziej jest to nawiązanie do jednego z odcinków na kanale, gdzie to wystąpił takowy ship z Anną Marią i Justinem. No ale wracając, to mógłby być team troszkę podobny do Ryana i Stefanii. Tyle, że może nie aż tak kurde słodki team, bo wszyscy byśmy cukrzycy dostali. A jak nie cukrzycy, to nie wiem, co moglibyśmy dostać. Prawdopodobnie byśmy żygali tynczą, jakbyśmy mieli oglądać znowu powtórkę z Ryana i Stefanii. No, byłoby to dosyć interesujące, Justin i Anna Maria w takim teamie. Co o tym sądzicie? No ale w każdym razie mógłby być to team, który byłby na pewno ciekawy do oglądania i moglibyśmy pośledzić ich losy. Znaczy, byśmy nawet musieli, bo jakby oni długo się trzymali, to byśmy musieli przez dłuższy czas oglądać ich twarzyczki. Tak więc, no wiecie, o co chodzi. Oni mają oboje w ogóle dużo ze sobą wspólnego. Lubią oboje patrzeć na swój wygląd, oboje są tępi, no i oboje myślą, że są jakimikolwiek cwaniakami, a rzeczywistość tutaj weryfikuje i to bardzo mocno, tak więc no dobrze, że oni tylko myślą, że są cwaniakami, bo w rzeczywistości no nimi nie są. Tak więc nie chcę wam psuć Justin i Anna Maria baniki mydlanej, ale taka jest prawda. No i tam część pozostałych teamów, które już się pojawiło w pierwszym sezonie, jak na przykład Goci, syn z ojcem, może matka z córką, może łyżwiarze, kadetki, no i ewentualnie nowe zupełnie postacie, no bo też fajnie byłoby zobaczyć świeżą krew w takim sezonie, a nuż widelec, może byśmy kogoś polubili z tych nowych teamów, które miałoby zagościć w przysłowiowym drugim sezonie wariackiego wyścigu, który miałby się kiedykolwiek pojawić. Oczywiście prowadzącym byłby Don, bo czemu by nie, skoro pierwszy sezon prowadził, to mógłby również i drugi prowadzić, nie widzę tutaj żadnych przeszkód, ale tutaj mogliby nawet zrobić myk, który by spowodował jeszcze większą zadymę. Co wy na to, żeby pojawił się w jednym z odcinków lub nie wiem, pod koniec tego drugiego sezonu, żeby oczywiście wzbudzić oglądalność, Chris? Tak, Chris. Ten Chris, który mógłby w trakcie odcinków kłócić się z Donem. Na przykład, wiecie, z powodu takiego, że Chris zacząłby, nie wiem, robić podśmiechujki z Dona, że ten jest zbyt łagodny, by nie upokorzyć nastolatkom życia, że on by, wiecie, się tak wymądrzył, że co to on by nie zrobił, jakby on miał prowadzić takowy wariacki wyścig. To byłoby dosyć ciekawe w oglądaniu, jakby dwóch prowadzących zaczęło się ze sobą kłócić. To naprawdę byłoby całkiem fajne i ja szczerze bym coś takiego oglądał, nie wiem jak wy. To jest oczywiście moja wersja takiego wymyślonego w głowie drugiego sezonu wariackiego wyścigu, jakby miał kiedykolwiek się pojawić. A wasza? Co wy byście dodali lub sami przedstawili własną interpretację takiego sezonu? Piszcie w komentarzach na dole, bo jestem ciekawy waszej wyobraźni, co wy byście zrobili, jakby miał takowy sezon drugi powstać wariackiego wyścigu. To by było na tyle z mojej strony, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej, ponieważ fajnie byłoby, gdyby kanał się rozwinął jeszcze bardziej do góry, bo lubimy robić materiały o totalnej porażce i wiem, że wy też lubicie je oglądać, tak więc fajnie byłoby, gdybyście nas wspierali w tym momencie, w ten oto sposób, nie tylko łapką w górę, komentarzem, ale jeżeli macie kogoś, kto się interesuje fandomem totalnej porażki, ogólnie samą totalną porażką, to możecie polecić nasz kanał lub wiele innych kanałów o tematyce totalnej porażki. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie i do następnego razu.